Orędzie 429 rubio Vicenza, 15 sierpnia 1990 roku. Uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, droga światłości. Najmilsi Synowie, patrzycie dziś na wspaniałość waszej niebieskiej mamy, szukacie pociechy w bolesnych przeżywanych chwilach by iść moją drogą w tym decydującym okresie drugiego adwentu? To droga światłości, to droga którą wam wyznaczyłam w tych latach, by was wszystkich doprowadzić do Kościoła światłości? Jezus właśnie kształtuje swój Kościół potężnym działaniem Ducha Świętego i w ogrodzie niepokalanego serca waszej niebieskiej mamy, to nowy kościół światłości, lśniący bardziej niż tysiąc słońc razem wziętych. Kościół ten jest kształtowany w sercach ludzi prostych, małych, czystych, ubogich, umiejących przyjmować Jezusa i iść za nim w doskonałej uległości, bez żadnego kompromisu z duchem świata. Jezus buduje ten nowy kościół w sposób niewidzialny i zupełnie tajny. W ciszy, w modlitewnym ukryciu i prostocie. Zapraszam dziś wszystkich moich najmilszych synów, poświęconych memu niepokalanemu sercu, do przemierzenia drogi światła, aby dojść do kresu drugiego przeżywanego obecnie Adwentu. Na tej drodze światłości ogarnia Was potężny blask niebieskiego ojca, który odzwierciedla w Was swoją miłość. Bierze on was w swe ramiona i prowadzi coraz bardziej do zrozumienia Jego Boskiego Ojcostwa. W ten sposób stajecie się odbiciem chwały Ojca. Na tej drodze światłości przenika was dogłębnie światłość samego Chrystusa, prowadzącego was do silnego przeciwstawiania się ciemności grzechu, błędu i zła. Dzięki temu. Postępujecie w blasku Jego Bożego Słowa. Powoduje Ono, że zstępują na wasze życie świetliste promienie radości, czystości, miłości, piękna i świętości. W ten sposób stajecie się odbiciem blasku Syna. Na tej drodze światłości przemienia was głęboko ogień Ducha Świętego, który jak silny palący płomień pochłania was i oczyszcza z wszelkiej waszej nieczystości i niedoskonałości, czyni was w ten sposób zdolnymi do wniknięcia w głębiny miłosnego związku, jednoczącego Ojca i Syna. Dzięki temu Ojciec zostaje doskonale uwielbiony, a Syn jest przez was coraz bardziej kochany i naśladowany. Stajecie się w ten sposób odbiciem miłości Ducha Świętego. Dziś, kiedy wpatrujecie się w blask mojego uwielbionego ciała wziętego do nieba, zapraszam Was wszystkich do kroczenia drogą światłości. Wytyczyłam ją Wam, abyście ofiarowali Wasze życie na doskonałą chwałę Przenajświętszej Trójcy, abyście dobrze przeżyli ostatnie czasy drugiego Adwentu i byli przygotowani z zapalonymi lampami na przyjęcie nadchodzącego pana